Żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma jedno niezbywalne prawo. Być dobrze dowodzonym. W ogromie mieliśmy to szczęście, że mieliśmy fajnych dowódców. Petelicki, który jeszcze wtedy był podpułkownikiem, on zrobił więcej niż tabuny generałów w tym czasie. I już wtedy następowała taka więź, mimo że jeszcze nie byliśmy na żadnej misji. A ta więź była taka jak w rodzinie. Zresztą nawet Petelicki miał taką ksywę, tak? Tato, ojciec. Myśmy do niego tak mówili. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz Sił Specjalnych, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, ojciec, mąż, dziadek. Sobie młodemu zapisałbym na kartce: zawsze przyjmujemy najczarniejszy scenariusz w swojej działalności. W gromie, wtedy kiedy generał Petelicki został dowódcą, to on nas nauczył planowania i przyjmowania najczarniejszego scenariusza. To jest, ma kapitalne znaczenie. Jeżeli założymy sobie ten czarny scenariusz, to możemy uniknąć skutków właśnie takiego oddziaływania, działania tego czarnego scenariusza. Przez 25 lat w jednostce, w boju, mówię o boju, zginął jeden żołnierz, aż jeden. Ale w porównaniu z innymi jednostkami to straty są minimalne. Przy takim nasyceniu misji bojowych, przy takim nasyceniu działalności żołnierzy na misjach zagranicznych. Na kartce napisałbym sobie: pracuj zespołowo, ponieważ zespół stanowi istotę naszej działalności. Ludzie nie potrafią żyć samotnie, w samotności. I wyobraźmy sobie, to jest zespół, to jest pięciu ludzi, pięciu żołnierzy. Zacieśnijmy tą pięść, to jest nasz przeciwnik, zadajmy tą pięścią cios przeciwnikowi. Przy dobrze działającym zespole, przy dobrze oddanym ciosie, przeciwnik nie powinien wstać. Ale jeżeli ktoś z tego zespołu wystaje, to proszę bardzo, to jest zespół. Mamy jednego wystającego, odstającego żołnierza. Zdajmy taki cios. Połamiemy sobie ten palec. Cios będzie słabszy. Efekt zaplanowanej działalności zerowy. Z tych dwóch rad wynika trzecia. Trzymaj dystans. Trzymaj dystans do spraw, na które nie miałeś wpływu. Trzymaj dystans od ludzi, którzy są toksyczni, którzy nie wnoszą nic do twojego życia. Nawet świetnie zaplanowana operacja wojskowa niesie z sobą ryzyko popełnienia błędu. Natomiast nie wyobrażam sobie żołnierza, który siedzi i wbija sobie do głowy, albo dowódca, to najgorszy już, najgorszy moment, jeżeli siedzi i wbija sobie do głowy, bo mogłem zrobić to inaczej. Jasne, ale zaczynamy skupiać się na błędach, na które nie mieliśmy wpływu, tracąc jednocześnie z pola widzenia cel naszej działalności.